Remont, a właściwie budowa ulicy Małej w Ciecierzycach, to jedno z mniejszych zadań zaplanowanych na przyszły rok. To jest droga gruntowa, ta ona utwardzona jest, nie? No teraz ma być asfaltowa. Ma być. Czyli wiadomo, że każda gruntówka pewnie i dziury się robiły. Tak jest, tak jest, tak. Dlatego nie puszczamy tu nawet, jak jadą śmieciarki, tylko dowozimy do głównej, żeby tu nam nie rozjeździły całkowicie tej drogi. Najtrudniejszą inwestycją będzie z pewnością remont drogi w Płonicy. Tutaj oczywiście na całym odcinku będzie wbudowany nowy asfalt. Częściowo będzie przebudowany również korpus drogi, ponieważ jest to teren podmokły, będziemy wymieniać grunt. W Ciecierzycach wyremontowane zostaną także ulice Spacerowa i Krokusowa, w Gliniku Słowicza i Koźlakowa, w Dzierżowie Polna i Platynowa, a w Deszcznie Sezamkowa. Remont drogi zaplanowano także w Kiełpinie i choć na razie wszędzie jest biało, w przyszłym roku mieszkańcy mają się cieszyć czarnymi, prostymi nawierzchniami. W tym roku wybór był bardzo prosty, bo wzięliśmy wszystkie drogi, na które mieliśmy dokumentacje techniczne, tak? Bo cały czas przygotowujemy dokumentację, pracujemy na ponad 30 dokumentacjami w tej chwili, także 30 dróg w tych następnych kilku latach powinno być wybudowanych, oprócz tych dróg, które będziemy projektowali w 2024 roku. Cały czas projektujemy, budujemy. Wisienką na torcie ma być remont ponad 7-kilometrowej drogi rowerowej z Karnina przez Deszczno do Brzozowca. Ścieżka rowerowa, postępowanie jest ogłoszone po raz drugi, bo w pierwszym postępowaniu kwota została przekroczona ponad 2 miliony złotych i był tylko jeden oferent, więc odchudziliśmy tą dokumentację techniczną o utrzymanie zieleni, tak, bo podczas budowy tej ścieżki rowerowej będzie bardzo dużo nasadzeń, za które będziemy sami odpowiadać w przyszłości. I ta ścieżka będzie od Karnina do końca Brzozowca. Także to jest ponad 7 km ścieżki rowerowej. Myślę, że inwestycja nad wyraz potrzebna dla naszych mieszkańców. Dodajmy, że gmina nie będzie finansować tych inwestycji sama. Dwie największe, czyli w Gliniku i Płonicy, a także budowa drogi rowerowej, będą realizowane z rządowym dofinansowaniem.